Pan Jezus to o kulcie, o chwale. Mówił w tym roku, koniec kwietnia, maj, czerwiec do orędzia i ostatnie 8 lipca. W tym rozważaniu Pan Jezus pokazał, co zrobiono z Kościołem, jak spoganiał świat, jak zobojętnieli kapłani, co się stało ze świątyniami. Pokazał na naszych ścianach domów, budynków, sklepów, restauracji, miejsc pracy nie ma dla Niego miejsca, nie wiszą żadne. Moi drodzy, święte obrazy przychodzi do nas, by nas uzmysłowić, że nasza cywilizacja jest ludem pogańskim. Ludem, którzy nie czczą Boga. Kościół zatracił wymiar wieczny, ponadczasowy, nadprzyrodzony i mistyczny. Dziś został Bóg usunięty w kąt katedr, a myśmy zaczęli czcić budynki. Zamiast Boga w nich. Stąd Bóg Ojciec mówi, jest to moja męka, którą cierpię w moim Synu na wszystkich ołtarzach świata. Dzisiaj świątynie katolickie depczą poganie. Świątynie stały się muzeami, czczone są budynki. Niezliczona ilość świętokradztw i braku czci, brudu i niedbalstwa. I kończył Pan Jezus, Bóg Ojciec, wyjaśnienie. Tak jak na Synaju za Mojżesza przemawiałem i ukryłem się w gęstym dymie, dziś ukryłem się w gęstym kurzu pokrywającym miejsca święte. Dramatyczne słowo Boga. Do Mojżesza Bóg mówił wśród dźwięku trąb, a do reszty Kościoła próbuje mówić wśród dźwięku gitar, śmiechu, gwaru świata, który zagłusza Boga w świątyniach. Bóg mówiąc te orędzia żąda od nas, abyśmy podjęli naprawę rzeczywistości świata Kościoła. Kolejne orędzie. Człowiek, którego wzywam, aby go pouczyć, musi otworzyć się na moje pragnienia i uwierzyć w to, że jestem prawdziwym Bogiem, mimo że nie odbieram należnej chwały. Dwadzieścia lat temu czytałem artykuł w Niemczech, oddawany był jeden meczet, a zamykana jedna świątynia chrześcijańska 20 lat temu. Dziś, kiedy przyszła fala uchodźców, z pieniędzy urzędowych buduje się meczety, żeby się mieli gdzie modlić. A jak nie mają gdzie spać, otwiera się im świątynie katolickie na noclegownie i na ubikację. Moja cierpliwość nie umniejsza mojego bóstwa, ale je potęguje. Bóg nasz dalej jest prawdziwym Bogiem, mimo że nie odbiera należnej chwały. Jest tak cierpliwy i przychodzi, mówi do nas, nauczę cię nowej czci, czystej i świętej, języka, jakim będziesz do mnie mówić. Wybaczcie, bo ja na tej kolekcji nie planowałem nic, ale rok podchodzę do
redakcji Nowej Ordo Missae, poprawy pierwszych wymiar studenckich dzieci. Dostałem takiego szczała, że konam, ale muszę to skończyć. Dziś po spotkaniu z wami idę znowu na kilka godzin i muszę to zdążyć. W piątek, we czwartek, w środę kolejna redakcja. W piątek już spotkanie z pierwszym komisarzem, który przegląda nasze teksty. Znaczy we czwartek, czyli siedzimy na komputerze i dyskutujemy i nanosimy, dzielimy się wspólnie wiedzą. W piątek następna obróbka, żeby zdążyć przed następną sobotą odesłać do druku. Stąd się nie dziwcie, że wydajemy wam śpiewniki, mszały, rytuały modlitwy, to są rytuały kościelne, to fragment tylko. Ja się przymierzam do ogromnego dzieła, mam z koniec XIX wieku wszystkie modlitwy obrzędów kościoła, rozumiecie? Wydane w Krakowie, tylko w Kopłacinie. One będą najmniej skażone, bo zanim tu dotarła ta dotarła choroba modernizmu. Bóg ma konkretny plan na uczcie nowej czci, czystej i świętej języka, jakim będziesz do mnie mówić. Jak usłyszycie o wymaganiach Pana Boga przy śpiewaniu pieśni w kościele. W krótkim czasie siądę z moimi paniami i wypiszę pieśni, które są eucharystyczne. No i przy Santissimu tylko to śpiewamy. Nie ma Santissimu, inne modlitwy problemów nie ma. Że najpierw musi być Bóg Święci uwielbiony, aby przypomnieć wierzącemu, modlącemu się, że to jest biała hostia. W tej białej hostii jest ukryty Bóg. Na czym to polega? Jak to próbować ugryźć? Ukryłem się przed człowiekiem, bo jego natura jest zbyt grzeszna, aby mógł zbliżyć się do mnie i pozostać przy życiu. To wam już niejednokrotnie mówiłem, kiedybyście ujrzeli Boga, są my wszyscy trupami. To jest tak ogromna świętość. Święty świętych. Dlatego Bóg mówi, ukryłem się przed człowiekiem, bo jego natura jest zbyt grzeszna, aby mógł zbliżyć się do mnie i pozostać przy życiu. Muszę być ukryty, bo to Bóg mówi o swoim planie, aby uświęcić duszę w niewidzialny sposób. Nieprawdopodobne są plany Pana Boga. Aby przygotować je na spotkania ze mną. Moja świętość jest możliwa do przyjęcia przez dusze święte, całkowicie oczyszczone. Dlatego niebo jest miejscem, w którym mogą przebywać tylko aniołowie i święci. Żadna dusza, która nie jest absolutnie czysta, nie może znieść mojej świętości. Pamiętacie to opowiadanie biblijne, przypowieść o uczcie? Nie przyszli zaproszeni, więc Bóg odezwał wszystkich pozostałych. Wyszli na obłoki, ale wśród tych był ktoś.
ktoś, kto nie był przygotowany. Tam byli mali, biedni, ale wszyscy elegancko ubrani na ucztę. Jeden nie umiał stroju weselnego. Weźcie go i wyrzućcie na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie może znieść mojej świętości. Musi płonąć wstydem, aż umniejszy się tak bardzo, aby móc mnie adorować w wiecznej chwili, chwale i stanąć przede mną wprawdzie twarzą w twarz. Tu zaznaczyłem sobie przypis, kazanie o przełożeniu. Godzina śmierci. Dziś to będzie godzina naszego wstydu. Wiele rzeczy chcemy ukryć. Kombinujemy podświadomie myślami. Wtedy cała prawda stanie wobec nas. Człowiek będzie wołał: mistrzu, dosyć. I tu jest moment decydujący, kiedy dusza musi powiedzieć: zgrzeszyłam. Jeśli tego nie powiem, pójdzie za poczętem szatana i zacznie Boga przeklinać. W tym przekleństwie jest wyrok śmierci wiecznej. Musi płonąć wstydem, musimy to wszyscy przeżyć. Aż umniejszy się tak bardzo, aby móc mnie adorować w wiecznej chwale i stanąć przede mną w prawdzie twarzą w twarz. Pamiętaj, jesteś niczym. Tak nas Bóg zachęcał do pierwszej żertwy ofiarnej. Jesteś niczym. Tym niczym ja się posłużę. Spośród ludzi wybieram jednak duszę, które uzdalniam i upoważniam do bliższego obcowania ze mną. To jest bardzo istotne rozróżnienie Boga. Już przez prywatne objawienia, przez mistyków zrozumieliście, że są dusze wybrane przez Boga. Najczęściej małe, słabe, nieporadne, chorowite, leżące w łóżkach latami, nic nie wiedzące, jeszcze noszące cierpienia męki Pana Jezusa. Uzdalniam. A później jest drugi punkt. Upoważniam. Jakim prawem to czynisz? Prawem, jakie ci nadał Kościół Święty Katolicki na mocy święceń kapłańskich. Czyli z upoważnienia Boga. Tego punktu na obecnym etapie współczesny Kościół ani nie rozumie, ani nie chce przeskoczyć. Bo musiałby uznać rządca diecezji, że istnieje zjawisko dwuwładzy, że jest też Bóg. Więc powtarzam to zdanie. Spośród ludzi wybieram jednak dusze, które uzdalniam i upoważniam do bliższego obcowania ze mną. Te dusze mają wyłączny przywilej zbliżania się do mnie. Tu teraz te myśli Pan Jezus podkierowuje pod powołanie kapłańskie. Będzie to przenosił do analogii z Mojżeszem. Demokratyzacja Kościoła sprawiła, że wam wszystko w Kościele wolno.
A masońska idea równości sprawiła, że nam się wszystkim wydaje, że mamy te same prawa i jesteśmy wszyscy równi. Mów mi po imieniu, księże. Łaskę mi straszną robisz. Ja ci ustąpię, a ty jeszcze mi mówi też po imieniu. Więc ja muszę się wycofać z mojej godności ksiądz. Skapuję cię. Mów mi po imieniu. Ogromną masz dla mnie ofertę. Czy mówiłbym ci po imieniu, ja sobie ubliżam. Te dusze mają wyłączny przywilej zbliżania się do mnie. Wspomnij, jak wezwałem na moją górę Mojżesza i Arona. Nikt jednak więcej nie mógł się zbliżyć do góry, na którą zaprosiłem, a Mojżesz oznaczył jej granice, do których mogą zbliżać się ludzie, aby nie pomarli. Prezbiterium jest górą Synaj, gdzie tylko kapłan może spotykać się z Bogiem, żebyście mogli wejść odsunięto balustrady. A was w naiwności zapraszają do ołtarzy, abyście wokoło ołtarza stali pół metra, dzieci. To jest objaw choroby, herezji i niezrozumienia. Miejsca Boga w Kościele, miejsca kapłana w Kościele i miejsca prezbiterium w Kościele. Tak ukazałem moją świętość Izraelowi po raz pierwszy. Rzeczywistość Starego Testamentu obrazuje w świecie widzialnym rzeczy duchowe, które są większe i prawdziwsze, a jednak pozostają poza zmysłami człowieka. Moja świętość, mówi Bóg Ojciec, która pożera aniołów, jest dziś skryta. Niemniej jednak pozostaje taka sama i ten, kto się zbliża do mnie, przekraczając wyznaczone granice, musi ponieść karę. Czyli ktokolwiek was wejdzie, wam nie wolno wejść do prezbiterium. Będziecie ukrani. Bóg na swój sposób wyciśnie skutek tego czynu. Nie wolno wam dotykać sanctissimum, tabernakulum. Rozdawać komunii świętej. Jak dojdziemy do późniejszych orędzi, Pan Jezus mówi prosto. Każdy szafarz ściąga na kraj przekleństwo. Nie zdajecie sobie sprawy, co to jest powaga Słowa Boga i co to jest Jego świętość. Bóg tak daleko pójdzie, ludzie wyjaśniał, do zakrystii wam nie wolno wchodzić. Załatwiać żadnych spraw. Tam tylko lewici i kapłan. Nie wolno wam do zakrystii przechodzić przez prezbiterium. A tam jest porobione, że się biega koło ołtarza. Bóg rozpoczyna swoim słowem wielki odchudzenie kościoła, ale muszą przyjść konkretne ustawy. Stąd też rozumiecie tę długą walkę między mną a wami,
że dla was jest obojętne, czy to postawisz tu, czy postawisz tu. Dzieci, to nie jest obojętne. Jak pójdziesz na procesję, to nie ma to, nie ma nic obojętnego. Nam nagadano, że zewnętrzny wymiar kościoła, forma kultu jest Bogu obojętna. On się interesuje wnętrzem. Ale co ty Bogu dasz, jak 80% katolików nie wierzy, że Pan Jezus jest ukryty w Najświętszostwie? O jakim wnętrzu się mówić? Tyle samo się w ogóle nie modli. Kilkanaście procent chodzi do kościoła. Moja świętość, która pożera aniołów, jeździ skryta, niemniej jednak tutaj taka sama, i ten, kto się zbliża do mnie, przekraczając wyznaczone granice, musi ponieść karę. Powołałem kapłanów do mojej służby i uzdolniłem ich do obcowania ze mną. Pokażcie mi, jakiegokolwiek przywódcę, dyrektora firmy, prezesa, jak się spoufali z pracownikami, czy ze służbą, czy się utrzyma na stanowisku. Jak odda swoje przestrzenie władzy. I oni będą mu mówili, że my wszystkie ci dokumenty wystawimy, tylko podpisuj. Parę tygodni go wybierzą. To zrobiono z Bogiem. Podziękowano mu. Jak ludzie weszli do prezbiterium, dopuszczono do ołtarza wszystkich, wszystkim daje się czytać Pismo Święte, w związku z tym, Boże, ty jesteś nam niepotrzebny, bo my to samo możemy sobie uczynić. Powołałem kapłanów do mojej służby i uzdolniłem do ich obcowania ze mną. Spośród nich wybrałem sobie Mojżesza i Arona i nikomu więcej nie pozwoliłem się zbliżyć do góry. Tu odmawiałem w tamtym przykazań. Z Gaja Keracha, przywódca Lewitów, części Abirama i Tadana. Wszyscy chcieli składać ofiarę kazielną. Do niego przyszli, do Mojżesza i powiedzieli, że jesteśmy ludem świętym, nie tylko wy. Mojżesz kazał wykuć miedziane kadzielnice, dał im święty ogień i powiedział im, jeśli się pod wami nie zapadnie ziemia w tej chwili, to co Bóg mówił, jest kłamstwem. Nie macie prawa podchodzić do rzeczy świętych, być kapłanami, bo tego nie otrzymaliście od Boga. I po tych słowach na oczach całego społeczności Izraela 250 ludzi, przywódców plus rodzinę, czyli któryś tysiąc, zapadło się pod ziemię. Te naczynia miedziane, co mieli w ręce, one nie wpadły, one wszystkie były na górze. Mojżesz kazał pozbierać i zrobił z tego, bo to już było święte, bo tam był święty ogień, poświęcone i kazał zrobić okucie miedziane na ołtarz, aby pokolenia pamiętały o tym zdarzeniu. Spośród nich wybrałem sobie Mojżesza i Arona i nikomu więcej nie pozwoliłem zbliżyć się do góry. Dawniej pewne przestrzenie poświęcenia rzeczy były zarezerwowane tylko papieżowi. Część była zarezerwowana biskupowi. Dziś dzieci praktycznie poza olejami Wielki Czwartek może każdy się poświęcać. Nie ma żadnej rezerwandy. Równość we wszystkim.
Jednak wyznaczone wcześniej granice dziś zostały usunięte, a ludzie zapomnieli o mojej świętości i nie boją się więcej śmierci. Pamiętaj o tym, że śmierć w ciele nie jest tak prawdziwa, jak śmierć w duchu. Bo ta druga jest na pewno śmiercią wieczną, przerażająca. I tej śmierci człowiek przestał się obawiać, co jest dużo gorsze, bo tam powiedziano, że nie ma piekła. I to jest największy dramat milionów ludzi umierających w miesiącu na świecie, którzy idą na potępienie. Wyznaczyłem prezbiterium jako miejsce święte wokół mojego ołtarza. Jest to miejsce przeznaczone wyłącznie do oddawania mi czci. Ołtarz jest górą, na którą wzywam tylko wybranych. Gdyby Mojżesz nie wyznaczył granicy, byłby winny śmierci każdego, kto niegodny zbliżył tej góry. Czy rozumiesz? Czyli, moi drodzy, jeśli ty wchodzisz przy mnie w prezbiterium, to ja jestem winny kary, jaką Bóg na ciebie ześlał. I to mnie też liczy na konto. Skoro ja jestem winny, też będę za to cierpiał. W świętych tajemnicach oddaje się tylko kapłanom, których powołałem i przygotowałem. Jak małżonek oddaje go temu, komu złożył przysięgę, tak ja oddaję się tylko temu, z kim zawarłem ślub. Czyli rozumiecie? Diakonat nie jest święceniem, nie jest sakramentem, nie ma prawa wypytania świecki czy kleryk diakon. Żaden kleryk nie ma prawa dotykania świętej postaci. Jest to lewita na etapie keracha zbuntowanego, który dotyka świętości. Ja też byłem na tym etapie jako diakon, jako już kleryk, akolita na czwartym roku udzielają Komunii Świętej. Przerażające, rozumiecie? Przerażający stan niewiedzy i dramatu wielu podobnych mnie. Sakrament kapłaństwa jest ślubem, jaki łączy mnie z duszą wybraną. Po którym kapłan może dotykać mojego ciała i pić moją krew. Dzieci, wam wszystko dano. Nigdy hostii niekonsekrowanej nie wrzucać pod chórem, jak dają puszkę, wiecie, to nie bierzcie udziału w zorganizowanej profanacji, bo tam dokonuje się łamanie przestrzeni sakrum. Tam dokonuje się już łamanie sakrum. Bierzesz do rąk. Ludzie dopuszczą się do ołtarza, to samo, co było pod chórem. Nie macie. Zapamiętaj te słowa. Sakrament kapłaństwa jest ślubem, jaki łączy mnie z duszą wybraną, po którym kapłan może dotykać mojego ciała i pić moją krew.
ofiarę czyni Jego ofiarą, w której łączy się ze mną duszą i ciałem. Jest to wzajemne oddanie się sobie do końca, złączenie dwojga w jedno w całopalnej ofiarze. Takie słowa przekażesz. Dziś, Panie, Bóg Cię na pokaję i prezbiterium Góry Synaj. I moi drodzy, tajemnice kapłaństwa. Kapłani nieświadomie rezygnują z godności, jaką od Boga otrzymali, żeby się Wam przypodobać. Dojdziemy dalej w orędziach. Kapłan, który nie chodzi w szacie, którą mu Bóg dał, jest kapłanem niewierzącym. W nim nie ma wiary. Będzie orędził szata, o szacunku Boga. Ogromna broń, która jest dana kapłana. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.